Hej! Hej! Ja jebie. Po prostu kurwa, nie wierzę. Dobra. Czemu ich oznaczasz? Bo mogę, żeby mieć więcej oznaczeń w statystykach. Rozumiem. To czekaj, to jeszcze od... Tam se oznaczę. A tam już oznaczył, co za gnida. Czy ty już strzelasz? Tyk, 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 boom! Boom! Trafienie w głowę, stary. Boom, trafienie, kurwa, w ramię. Patrzę, jak wszyscy od razu giną, jak tylko obniżyliśmy poziom trudności. Tak. No, dzisiaj ustawiliśmy wyższy poziom trudności, to takie wyzwanie, challenge. Da, i żeśmy się trochę zdziwili. Myślę, że gdyby grać tak legit po cichu, to by to jakoś szło. A że nie graliśmy legit po cichu, to nie szło. Idziemy w prawo, nie no, w lewo chodźmy, w lewo. Strzał w krocze. Dobrze, lubisz to. Krocze. Uwaga. Jak tyś kurwa nie trafił z metra? A jeszcze jak się... Nie wiem. Wyżyć się widzę musisz na jego ciele. Dokładnie. Dostał z kilka razy. Tamten kurde mi irytuje za tym. Dobra, nieważne. Ty! Bez takich! Jak się kurwa gościu w ciebie napierdalał, jak już leżałeś. No właśnie! Gin chuju! Idzie z karabinem i strzela. Zaskoczył mnie trochę. Dobra. Pierdolłem tam w beczkę. Czekaj. Zniszczyłem lampę. Tam ktoś wie się tam... Widziałem. Właśnie nie wiem gdzie on jest, czekaj. Kuba, uważaj! Wezmę moje binokle. Na co? Ej, na co? Strzeliłem w beczkę. Chciałeś mnie zlikwidować? Tak. Tak, ja ciebie. Pozbyć się balastu tak zwanego. No od tyłu nam gdzieś tam, kurde, strzelają. Ja już idę w bunkier. Mówisz? Ale on jest jeszcze chyba zamknięty. Znaczy no tutaj te okopy, kurwa, czy co to jest. Tylko żeby nam, kurde, nie przyszli od tylca. Nie. Czekaj, o, uwaga. Znalazłem kartę kolekcjonerską. Wow. Przemieszczenie udane. A, właśnie tam to snajpery są, chuje. Jak coś ty, tam kurwa... sobie odblokowałem. Nawet nie wiem co, ale odblokowałem. Jak ty, kurwa, strzelasz? No bo oni mnie też strzelają, no. Co ty, kurwa, wiesz o strzelaniu? Dostał w szyję. Kurwa mać. No. I teraz to, co poprzednio przedzieliliśmy 20 minut, to już prawie przeszliśmy w 5. No czemu ty tak wszystkich alarmujesz? Bo mogę. Nie. Nie? Nie jak mogę. To nie? Nie mogę w nich trafić, no. Bez oddechu nic nie umiesz, kurwa, pewnie zrobić. No bo zawsze tak jakoś uciekają dziwnie. Mogę tam wejść u góry, gdzie były te snajpery 2, czy tam jeden, nie wiem. Tam na samą górę, no pewnie jakoś by się ostatecznie, kurwa, jakimś sposobem magicznym być może udało. Ale co jeszcze, że musimy ich tak po prostu zlikwidować. Dobra, idę otworzyć bunkra. Idzie otworzyć bunkra, a ja już wchodzę do tego bunkra. Otworzyłem bunkier. Bunkier? I idę z tobą. Uwaga. YOLO! Ty, tam ktoś sobie, kurwa, przy ognisku siedzi. Kiełbaski robi. Faktycznie siedział, patrzył się w ogień. Taka małpa. Tu. Ty już jesteś w bunkrie. Ała! A! Tak, i mnie napierdela. Napierdela mnie. Tutaj, na dole, na prawo. O, tam jego lufę widać. Dobre. Szybki sposób załatwienia problemu. A jak? Wchodzi nie ma co się jebać. Jeb. Mini pułapka. A. Tutaj też są. A nie, oni są chyba piętro wyżej. Bandaż. Tyle przedmiotów. Aha, jebło. Skomentował. Let's player. 150 tysięcy subów. Jebło. Patrz, tutaj okury są. Hej, jebło. No tak. W sumie to taka prawda. A przecież tam już nikogo nie ma. Zabiłem kogoś ładunkiem wybuchowym. Nie wiedziałem, że tam był w sumie. Więc win.
No to się zdziwi. Strzeliłem se dla zabawy, a tu dead. Okej. Okay. Chodź tutaj, jak przejdziesz przez to, normalnie na prawo. Patrz. Tego to już nie ma, kurwa, przedtem ci ziomusie tak kucali na tej ławce z rękami wysuniętymi do przodu. Co tam odpierdalasz, kurwa, masz? No dobra, akurat ty, jeżeli w to trafisz, to mi się nic nie stanie. No dlatego ale lepiej sobie jakby... to eksplodować wzajemnie, nie? O, dobra. Kurwa, chodź, siedzą tutaj, żabcie. Chodź! Patrz, jak na ławce siedzą! Pokaż. Co oni robią? Ty! No dobre pytanie. Co oni siedzą, jakiś czy kurwa stoją na tej ławce? Workout jakiś, yoga? Kurwa, oni chyba robią sobie takie wyzwanie, kto dłużej wytrzyma. Ten, nie parapecik, tylko taboret, kurwa, robił. Kurwa. Siedzonko. Zajebiście, ten tutaj przy kratach też ręce rozłożone. Parapecik, kurwa. Lucik. Dobra, chodźmy. Tam jakiś, dobra, teraz musimy jakoś tam na prawo się udać. Na bank? Patrz na mapę. Ale to może chodź górą, co? Tutaj. Czemu? Jak mamy przejście do. Ale fakt, jest jeszcze bunkier. Granat ktoś tu gdzieś rzucił. Bunkier. U góry ktoś tam rzuca, nie? Ktoś sobie robi jaja po prostu. Dobrze idę? Dobrze idę w miarę. Bardziej dobrze się nie da. Tutaj są jakieś papierki. Wziąłem coś. Dziennik wojny. Dziennik wojny. Biegnę. Farsa, nie wojna. Dobra, jesteśmy w jakimś szalonym znowu okopie. Tutaj szakone. Pewnie będzie w chuj, bo niewiele żeśmy ich tu wybili. No ja chciałem to rozpierdolić. Za późno, suko. Suko. O, tam są snajperzy na wprost. Gdzie? U góry. Gościu, kurde, w krzakach znowu stoi. Zabiłem kogoś. No gdzie ten mój oddech? Zabiłem radiooperatora i powstrzymałem posiłki, kurwa. Nie będzie obiadku. Co za chujowy snajper? Położył się! I strzelają do mnie z prawej, z lewej znaczy. Widzisz go? Tam się błyszka. Dziwko, proszę, trafiłem go w ramię. O, jeszcze jeden. Jest też z drugiej strony, tylko uważaj od tyłu, bo tam też są. Ała. Dostał. Ała. Coś mnie tam strzelało. O, no coś mnie tam jednak strzeliło. Żeby nas tylko nie cofnęło do punktu. O kurwa, w granat dostał, pięknie. Dobra, dawaj. Muszę cię szybko podnieść, to chyba podnoszenie to jest teraz klucz. Jakby nas znowu wyjebało do punktu kontrolnego. Jak my się to mamy dostać? A tędy, dobra, chodź tam, idziemy już. Lech, to jest samochód, spierdzielam. Uda mi się, jolo. Dobrze. Gdzie udało się. Udało się! O, tu jest kurwa samochód! Tylko błagam, nie zgin, bo mi się tam nie chce wracać teraz. Ja chcę... O, zniknął ten samochód. Kurwa, tu ja już dynamitem celuję, a samochód zniknął. O, kurwa. O. Ej, bo mnie tam nie ma! A to nasi są, dobra. To spoko. O, już tu jestem, bardzo dobrze. Czekaj. Skorzystaj z gniazda! Kurwa, co ty, jajka chcesz wysiedzieć? Kurwa. O, kurwa. Żarciki. Jak pocisk kurwa w niebo odwindował. Ale stary, mam teraz passę dobrą. Stary, ci goście się kurwa respią tak na miejscu. Prawie w granat trafiłem. Ja to passę miałem, jak tych obrońców świątyni strzelałem. Widziałeś kurwa, jakie ja tam murdęgę zrobiłem. Widziałem wtedy? Ale oni też kurde w rządku stali. To se tam mogłeś w nich strzelać. A spierdalaj. A no właśnie. Nie wiesz, o czym mówisz. O, taki hedzik fajny był. O, dobra. Dalej. No i to jest kurwa prawdziwa snajperska robota, to mi się podoba. Dalej. Dalej. Ale to tak dziwnie, bo tylko w jednym miejscu kurde strzelamy. Morduje ludzi. Dalej. Jeszcze jeden, kolejny. No i zobacz, oni sobie jeżdżą w kółko, my tutaj strzelamy, kurde, tak drogie. A, ten już jest martwy. O kurwa, jak go w nogę trafiłem! Odgiął stopę tylko do tyłu. A jest to jakiś cel, czy mamy tak po prostu ich tutaj mordować? No, mamy wspierać naszych. Jakżeś pocisk odbił w niebo? No właśnie, czasem się tak śmiesznie odbijają. Dokładnie.
Boże, dobra, to w tej chwili to w tej chwili sobie gramy kto więcej. Rozumiem, że oni się nie skapnęli nadal, że dwóch kurwa gości zdejmuje im każdego żołnierza, jaki wybiega na pole walki. Dokładnie. Tak więc śmiechu hechu, no. Pociski się nam jeszcze pokończą. O, trafiłem. Nie, tutaj obok mamy skrzynkę samą, więc spoko. Ja to luz. Boże, jak oni giną jeden za drugim, no, jak to zabawne. Kurde! Dobra. Aż awansowałem. No ściery straszne są. najfajniejszy element tej gry od samego początku. Tak. Jakżeś tam trzech pozdejmował. Celuję w każdego kolejnego, oni już nie żyją. Wszystko, nie? No, ładne rozpierdol nasi tutaj robią. Jeszcze jacyś wybiegną, czy już się skapnęli, że wszyscy giną? Nie, chyba już nie będzie nikogo. Tak, to koniec. Wjechali tym autem, zrobili rozpierdol, wszystko. Zrobili rozpierdol, koniec. Jakieś pojazdy. To czekaj, stój tutaj. Czekaj, to kolejny ziomu się biegnął ogólnie. Jak się odbił ten pocisk, widziałem go. Przeżył frajer, no. Na dziwka. Na dziwka, no. Nie trafiłeś w niego, a dobra, trafiłeś. Ktoś nas widzi i strzela. Yeah. Yeah. Dobra, czekaj. Ktoś jeszcze? Tego teraz tej maratonu mordu, żebym level aż zyskał. Calutki jeden level mi wbił chyba. Czy oni tutaj do nas przyjadą, czy będziemy musieli się stąd przemieścić? Bo mi tutaj ogólnie jest strasznie dobrze w tym miejscu. Dobrze ci tutaj ze mną? Dobrze. Tak. Myślę, że zbliżają się. Tylko pytanie, jakie to pojazdy, może kurwa? Czołgi. Dobra, czekaj. Ja go zaraz tutaj zlokalizuję. To są pojazdy przeciwpancerne. Czy tam, nie wiem, jak one się nazywają profesjonalnie. Coś tu odjebał. Nie wiem. Beczki coś, tam są. Coś mu zrobił. Sniper! Strzelam w beczkę. Rozjebie to ten pojazd, czy nie? No, zniszczyłem pojazd. Zniszczyłeś? Dobra. Czołg, kurwa! Takie życie. Dobra, czekaj, bo ma ten słaby punkt. Dobra. Czołg zniszczony. Nie, on nie jest zniszczony, on jest chyba... A dobra, jest zniszczony. Myślę, że jak wybuchł, to mogę spokojnie założyć, że jest zniszczony. Ja już tam chciałem w beczkę strzelić. Chuju. Faktycznie. Czekaj, bo chyba musimy się stąd przemieścić, bo tutaj nie widać. Zdupcać chyba, no. R przytrzymaj, garand amunicja, proszę bardzo. No to zdupcamy. Którędy ty tam schodzisz? No tędy, no. Do dupy. Tam jest czołg znowuż. To już chyba nasz ostatni cel. Dokładnie. Dobra, czekaj. Uspokój się. Idę w jego stronę. Ja też idę chyba jednak. Jakoś tak bokiem na banana. Komar mnie ugryzł chyba w nadgarstek. A mnie w wierzchnią część dłoni. O, tutaj jeszcze jakiś dodatkowy cel się pokazał. Magazyn z bombami? Bomby, no. Rozpierdolę go. No to dobrze. Ja się położę, jebłem się. Może to nie takie mądre stać 10 metrów od eksplodującego magazynu z bombami, ale co ja tam no, wiem. No, no, może. O Jezu, myślałem, że to czołg będzie przypierdolił, a to... Padłem czy nie padłem? Dobre pytanie. Nie no, chyba nie. Nie! Ale ładnie wyglądają te wybuchy. Fajnie, że mają wybuchowe beczki przy swoich magazynach z bombami, nie? Tak, o to przyszedł. Dobrze. Dobra, czekaj. Fajnie też, że te ich pojazdy opancerzone się obok magazynu z bombami ustawiły. O, ty! Tam się jeszcze jest ta wieża komunikacyjna, może tam kolejny cel się jeszcze nam pojawi. Czołg mnie zauważył. No właśnie, zabij wszystkich operatorów wieży kontrolnej, ja tam idę. Dobra, wziąłem sobie bazukę. To nie jest dobry pomysł. Żeby mieć bazukę? Przemieszczenie udane. Dobra. Ja ich tutaj morduję po jednym. Mogę tam strzelić z bazuki? W co?
No w tą kurwa wieżę. Ten ostatni to jest czołg? No Gwiazdka to jest czołg, no. Znaczy, jakbym tak sobie wszedł do tego hangaru i z hangaru go wyeliminował? Nie uda ci się to. Uda mi się. Uwaga. Ej, tu jest przeciwnik, weź no go z... O, wykrwawiam się. Jak? Jestem zaraz obok ciebie, tylko uważaj, bo czołg tutaj celuje. Spróbuj od drugiej strony pobiec, wybiegnij z tego hangaru z drugiej strony. Cze. 45 sekund. No dobra już. Albo nas cofnie do początku misji. Nie, to wolę już. Ej, tutaj jestem już za drewienkiem, to luzik. Jestem za drewienkiem. Czołg nas nie trafi. Ale w dalszym ciągu nie wiem, jak ty żeś zginął. Czołg we mnie przypierdolił. Bo chciałem go postrzelić i mnie zauważył. Tam jest przeciwnik, kurde, za tymi, za workami z piaszkiem. Tylko nie mogę się uspokoić. Tak jesteś znerwicowany? No. No wychyl ten, kurwa, łeb. Dobra, czekaj, to ja jeszcze raz idę do czołgu. Tam ogólnie, gdzie ten ziomuś siedzi, to jest Panzerschreck. Dobra, zabiłem ziomusia. Dobra, to ja strzelam w czołg od razu, tak. Bam. Gówno. A, nie, no bo w niego chyba trzeba strzelić ze dwa razy. Czekaj, bo zanim go zniszczysz... Told ya, nigga! Czekaj, bo ja chciałem jeszcze tą wieżę kontrolną rozpierdolić. No to już idziemy, przecież trzeba jeszcze wyjść. A dobra, no, nie? No prawda. Dobra, są tu jacyś ziomusia, ale to wyżej. Thompson tak. W łapę i bierzemy, kurwa, papę. Co? Nie wiem. Chciałem zrymować. I giniemy obaj tutaj. Kielam. No po co go tak mordujesz? Bo mogę. O, elementy broni odblokowałem. Ulepszenie lornetki. Lornetki? Snajper! Tak coś czułem, że ktoś tu jeszcze przyjdzie. O, bez kurwa oddechu. Bez oddechu, widziałem jak go zdjąłeś. Pięknie modelowo. I kolejny. Jezu, teraz tam iść, biec, żeby tylko misję skończyć. Ja pierdzielę. Może ty dobiegnij sam, ja tu poczekam. Szkoda, że się nie da jeździć pojazdami tutaj. Tak. No czemu tam tak stoisz? Bo sprawdzałem cele poboczne. Jasno. No tak, bo zrobiliśmy wszystkie ola Boga, o dziwo. Ola Boga! Gdzie jest ten ta ewakuacja? O, ty skuko w synu. Ty pancer szrekiem mi zajebał, no nie. Nie waż się. No kurwa! Przemieść się? Fuck, tam są jeszcze przeciwnicy. No właśnie. Dobra, biegniemy przez środek lotniska. Nie zauważył nas. Ty! Biorąc pod uwagę, są te biorąc pod uwagę taktykę walki Niemców, to bieganie przez środek lotniska może sprawić, że pomyślą, że jesteśmy jednymi z nich. Co tutaj, tak się... Aha, to tak. Co, ewakuowaliśmy się ze środka pasa. No. Jest siwy teraz, pewnie się podpiąłeś pod podwozie. Pewnie tak. I nie chcę nic mówić. Ale jak poprzednio mieliśmy 19 minut, tyle ile mamy teraz, to żeśmy kurwa jeszcze bunkru nie przeszli. No. A więc chyba wyższy stopień, poziom trudności nam nie służył. Nie. Jest 9 level. U mnie też. Nie, u mnie nawet chyba 10. Dobra. Eliminacje 63. 40. Ogólna odległość strzałów 3680. Nie wiem, już ominąłem to, bo... A, bo jesteś słaby. Nie, wziąłem przypadkowo internetne. Trzeba zniszczyć ratę. Szczura. No. No. To dziękujemy za oglądanie. Dzięki. Cześć.